Patrycja Kobyłka, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Warto Czytać. Dzisiaj z Kasią i Klaudią zaprezentujemy Państwu dwie lektury godne uwagi, które warto przeczytać. Zapraszam serdecznie. Mechaniczny Anioł jest to pierwsza książka z serii Darów Anioła i zarazem pierwsza książka Cassandry Clare, którą przeczytałam. Opowiada o 16-letniej Tessie Gray, która pokonuje ocean prosto do Anglii za czasów panowania królowej Wiktorii. Wpada tam w tarapaty i poznaje rzeczy, o których nie miała dotąd pojęcia. Poznaje nowy świat i okazuje się, że wszystkie legendy, które opowiadali jej rodzice w młodości, okazują się prawdziwe. Tessa poznaje dwóch chłopaków, którzy nie są zwyczajnymi nastolatkami. Jeden nazywa się Will, drugi Jim. Bardzo ją inspirują i są tajemniczy. Jak się okazuje, Tessa nie zna prawdy o sobie. Była ona strzeżona całe życie przed sobą i dopiero w Anglii odkrywa swoje przeznaczenie i swoją prawdziwe ja. Cassandra Clare naprawdę potrafi rozkochać czytelników w swoich powieściach, w jej stylu pisania. Jej styl pisania jest lekki i przyjemny. Wspaniale potrafi tworzyć fabułę i sytuacje i postacie. Kiedy już myślisz, wiesz o co chodzi, może nawet domyślasz się, co się stanie, porzuć te myśli, bo Cassandra i tak wszystko zmieni. Ta cała tajemnicza otoczka, która wprowadza nas w mechanicznego anioła, jest wspaniała. Ja przygotowałam książkę pod tytułem Zdrada autorstwa Paulo Coelho. Jak sam tytuł wskazuje, książka opisuje zdradę 31-letniej Lindy, głównej bohaterki. Wynika ona z niezadowolenia głównej bohaterki, 31-letniej Lindy, która nie docenia tego, co dostała od losu. Wszyscy jej przyjaciele uważają, że ma doskonałe życie, ponieważ ma męża, dzieci oraz pracę dziennikarki. Lecz zaczyna ona buntować się przeciwko rutynie i apatii, jaką do tej pory przeżyła w swoim życiu, ponieważ boi się zmarnowanego do tej pory czasu. Autor na podstawie Lindy pokazuje schemat człowieka, którego dopada kryzys i który chce sięgnąć na ludzkich uczuć, by dostać to, czego nie dostał w młodości. Zachęcam bardzo Państwa do przeczytania oto tej książki, bo można naprawdę wiele z niej zaczerpnąć i odnaleźć siebie w niej i własne życie. Dziękujemy Państwu bardzo dzisiaj za uwagę i zachęcamy do sięgnięcia po te właśnie lektury. Do zobaczenia za tydzień.